Seria Oślaj. Przygody wystawienie eterna do odcinek 9, część 3. Huragan u trenera i powrót do domu. To był ostatni dzień huragana u trenera. Byłem tu już bardzo długo, więc to miał być ostateczny trening. No i co? Myślisz, że sobie poradzisz? Oczywiście, że tak. A nie będziesz sam dziki? Cicho bądź! Dobra, huragan, dzisiaj jeździmy razem. Dobrze, chodź. Mój wspaniały koniu. Dobry konik, okej. I spróbujemy z siodłem. Jeśli na oklep całkiem nie się nam szło, to teraz w końcu musimy spróbować tego, co jest najważniejsze. Dobra, to wsiadam. Tam, jestem na tobie. No dobrze, no to jedziemy. Ja. Zrób okrążenie. Bardzo dobrze. Jest całkiem nieźle, jak pierwszy raz. Jak pierwszy raz zasady ze mną, tylko bo pewnie już jeździłeś. Teraz będziesz o wiele lepszym koniem dzięki moim ścisłym treningom. Wspaniale. Teraz wypróbujecie. Prawda, nie mam przeszkód, ale może nawet potrafię się przeskoczyć to. Wezmę tylko to, tutaj. Odpowiednie miejsce, tam gdzie powinno być. Dobra, chyba ja wam pokażę, na co się stać. Wow, genialny jesteś. Bardzo dziękuję. Łamę cię, jesteś po prostu smutny. Teraz zobaczymy, jak sobie w terenie. Dobrze, to zawracamy. Dobry konik. Bardzo dobrze, wspaniale. Myślę, że jesteś gotowy na powrót do domu. Naprawdę gotowy. Jesteś wspaniały po prostu. Dobrze. To ja teraz zadzwonię do twojej pani. Dzwonię do kierowniczki i powiem, że już koniec swoich treningów. Pii.
Halo? Dzień dobry. Tutaj mówi pani Emma. Kto mówi? To ja, trener huragana. O, dzień dobry. Czego pan chce? Coś potrzeba? Nie, chciałam tylko powiedzieć, że trening już został zakończony. Naprawdę? A minęły zaledwie 3 tygodnie. Wiem. Ale to odpowiedni czas, bo nawet już umiem na nim jeździć w siodle. Trzymałem się na nim i jest dobrze. Ma pan jakąś przeszkodę? Właściwie nie mam własnych, ale coś tam wypróbowałem. To dobrze. Zabrałem go też w teren i wszystko jest dobrze. Powinien być już posłuszny. O, to świetnie. To zaraz przyjadę po niego z przyczepą. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ach, dragan, chcę cię rozebrać. Przyjadam po ciebie. Tymczasem z takim wieczornami. Ach, muszę jechać po huragana. Ktoś jedzie ze mną? Nie, no dobrze. Ja pojadę. O, dobra, mam. Chodź. Zobaczyć, jak się czuje mój koń. Nie wiem, to dla ciebie bardzo ważne. Marcin, przygotuj przyczepę. Dobrze, już jadę. Jestem. Dobrze, dobrze. Idziemy. Chodź, Marta. Dobrze, to jedziemy. Nie można sobie śpiewać. Zawsze śpiewam podczas jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy już. Możecie też zabrać swoje siodło, jeśli mi jest potrzebne. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że to przyniosło rezultaty. Wielkie. Dragan. Dobrze. Bardzo dziękujemy, że się pan zajął naszym koniem. Dobrze. Chodź, idziemy. Trzeba najpierw tego spróbować. Będzie się szarpał, czy tym razem nie? Razem się słuchasz. Masz słuchać coś siodło tam, dlatego wiesz, wiem. Schowam siodło. Okej, to możemy jechać. Dziękujemy panu, do widzenia. Do widzenia. Dobrze, to tylko wyprowadź, a my tutaj, a ja już pójdę do nich. Okej. Możesz odprowadzić do stajni. Tak. Chodź. Stałeś się bardzo posłuszny. Może to było dla ciebie dobre. Teraz już nie wiem, co jest lepsze, ale... Cieszę się, że bardzo tak mnie to jest miło. Inne
konie zresztą też. Chodzisz w końcu na swoje miejsce, które mi ci było czekało. Mój kochany konik. Dobra, to ja ją odprawię w szczepie. Tak, dobra.